Cześć kochani, dzisiaj robię na życzenie widza ciasto arbuzowe. Jest to pyszne, orzeźwiające i myślę, że nawet dietetyczne mogę się tutaj pokusić o takie zdanie, bo będzie mało cukru i naprawdę smacznie. I jest to ciasto bez pieczenia na spód. Tu już rozkruszyłam sobie nie herbatniki, a krakersy. Cała paczka 180 gramów. Do tego dołożę, tu rozpuściłam 10 gram masła. Tu sobie podgrzeję, żeby chwilkę troszkę było takie letnie. I do tego dokładam jeszcze 5 łyżek mleka. Za chwilę to wszystko dołożę do ciastek. I z tego formujemy spód na tortownicy 24 cm. A oczywiście króluje arbuz. Obrałam, wypestkowałam kilogram arbuza. To będę... wypestkowałam. No popatrzcie, jaka podstępna pesteczka. Gdzieś mi się tu schowała. Zaraz ją wyjmę. Wow! No dobra, za chwilę ją wyjmę. Będę zblenderuję, do tego dołożę dwie galaretki rozpuszczone w szklance wody. I jeszcze dołożyłam łyżeczkę żelatyny, bo jest, niestety jest upał. I chciałabym, żeby to wszystko związało. Ale po kolei. Teraz zabiorę się za ciasto na spód. Do tego, do ciastek dolewam masło i mleko. Wyłożę tym tortownicę na chwilę do lodówki. I teraz wykładam na tortownicę. Ugnieciemy sobie dno równomiernie. Troszkę to można tak zjechać na brzegi. Tak, fajnie. Teraz, za chwilę wkładam to do lodówki. Niech nam wiąże. I zabieram się za arbuz. Już kręcę, a o, gdzie mam tą pestkę? Wziąłem, spróbowałam sobie arbuza. Słodki jest. Nie jest tak żywo-czerwony, no ale to tak jest. Czy kupuję cały arbuz, to tak jak kota w worku. Nie do końca wiadomo, czy będzie ładny, ale słodki jest. No tak jak mnie może nie żywo-czerwony, ale niech będzie, jaki jest. I teraz to. Teraz podziałamy blenderem. No i zobaczcie, co zostało mi z arbuza. Tak, taki soczek. O, tu jeszcze jakiś kawałeczek, nie szkodzi. I przypominam, dwie galaretki, ja tu dałam truskawkowe, jedna łyżeczka żelatyny, w szklance, tak troszkę może więcej jak szklanka. Teraz to wlewam do mojego arbuza i na chwilę do lodówki, żeby mi ta masa zaczęła tężeć. Ciasto zastygło, to nam już też wiąże. Wylewamy sobie masę arbuzową na chwilę do lodówki znowu, żeby to związało całkiem i na to ubiję śmietana. Masa nam się chłodzi, teraz jeszcze na wierzch zrobimy śmietankę, ubiję śmietankę, nie wiem, coś tam źle powiedziałam, śmietankę 30, może ale 36. Ja ograniczam też tłuszcz, więc dam 30. Oczywiście schłodziłam w lodówce, zobaczcie, tak zmrożona prawie miska. Ubiję to z dwoma łyżkami cukru pudru. Jedno, o, galaretka już mi tu. Jedną galaretką, którą rozpuściłam w 3/4 szklankach wody. I dołożę takie kawałeczki arbuza do tego. A taki mam pomysł. A posypię to prażonymi migdałkami na patelni. No dobra, działamy. Ubijamy śmietankę. Ubitą śmietanę mam już. No nie całkiem, bo teraz dodaję trochę cukru pudru. Tutaj mam w sumie dwie łyżki. Będę dodawać taką tężejącą już prawie gęstą galaretkę i dalej miksować. Po troszkę. No, jaki róż majtkowy. Nie no, żartuję. Leciutki róż arbuzowy. Dobra, damy trochę. Nie będziemy szaleć, bo ona może ją rozrzedzić za bardzo. Troszkę kawałeczki. Oj, te pesteczki białe. Tak, tu pomieszamy, bo to damy na wierzch
naszego... A jeszcze trochę, nie widzę nic, tu już mi się schowało. Może na wierzch poukładam. O, to tak na wierzch poukładam, zaraz coś wymyślę jeszcze. Trochę mi zostało. Dobra, wyciągam z lodóweczki mi to. I tu na... O, widzicie, jak się część galareta. Nakładamy naszą śmietanę. Widzicie te kosteczki? Jeszcze tak powciskałam sobie. A teraz posypię to wszystko prażonymi niedołkami. No oczywiście, kochanie, no oczywiście, tak jak zwykle. A widzicie, to jest tort nie pieczony. No widzicie, to szybko można zrobić. No tylko niestety czas oczekiwania tutaj nas zawsze trzyma. Myślę, że no noc, parę godzin na pewno. Dzisiaj jest wcześniej trochę robię, więc może już wieczorem spróbuję porozkroić. A jak się nie uda, to zjemy to rano. Ale ładne ciasto, nie? Ale pyszne, mówiłam, nie słodkie. Także każdy może jeść, nawet ten, który się odchudza. Podobało Wam się? To subskrybujcie, komentujcie, piszcie do mnie. Uwielbiam Wasze komentarze, uwielbiam Waszą aktywność i bardzo się cieszę, że pieczecie ze mną i gotujecie.